giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Troszeczkę o tym głośno.
sobie pogadamy, bo nie wiem, Państwo wiecie, że złoto naturalnie w przyrodzie ono występuje w dwóch postaciach. Bo jak myślimy o poszukiwaniu złota, to czego byśmy szukali? Samorodków. Samorodków, dokładnie. Samorodków, jakichś żył złota w podziemiach. Jest to tak zwane złoto rodzime, ale jest też tak zwane złoto dyspersyjne. Jak masz słoneczko na imię? Mileńka. Pijesz herbatę? Słodzisz? Nie? Dobrze, trafiłem. Ale jak posłodzimy, pomieszamy, widać cukier w herbacie? Nie. Nie widać, a wiadomo, że on tam jest. Podobnie jest ze złotem. Ono jest bardzo często. Natomiast to tu jest takie specyficzne miejsce, może nie do końca z kopalnią związane, ale różne tabliczki zbieramy. Na przykład tu jest taka fajna tabliczka: rolniku daj krowie, krowa na tobie. To jest znaczy to, Armii Czerwonej, to główna ulica w Katowicach była jeszcze za była, proszę pana. Koło sportka tam. Turyści nam też przywożą różne ciekawe rzeczy. Tam jest też tabliczka: rolnik nie myj jaj przed skupem. Tu jest tabliczka z dość prostym, bezpośrednim przekazem: nie naprawiaj maszyny w czasie biegu, bo będziesz dupę wycierał łokcie. Proste przekazy są najlepsze. Tu jest taka fioletowa tabliczka, to może dorośli przeczytają sobie. A tu nawet od nas jest napis. Tak, ale niedaleko Złotego Stoku jest na przykład miejscowość, nazywa się Walim. Przy wjeździe do niej przestanek autobusowy, a na przystanku był napis PKS Walim na żądanie. Dobrze, a teraz... Tutaj mieliśmy miejscowość Skrzynka, to też fajnie brzmi. Gdzie mieszkasz? W Skrzynce. Thank you.
Płateczki złota w złotaniach właśnie wszelkiego rodzaju jest to wykorzystywane. Figurki, ramy obrazów pokrywa się takimi płateczkami złota. Ale takie złoto jest też jadalne. Bardzo często stosowane do zdobienia deserów, tortów. W wódce Goldwasser można spotkać takie płateczki złota na przykład pływające. Niektórzy piją jej spore ilości, ale mają wytłumaczenie, że dzięki temu mają bardziej bogate wnętrze. No cóż, tak. O, właśnie. Jest, plastik udaje. No ale złoto nie jest trawione w ludzkim organizmie, więc po paru dniach mamy pięknego złotego samorobka. Tutaj mijamy szyb wentylacyjny od labiryntu, w którym przed momentem już byliśmy. Dzięki temu miejscu mogliśmy sobie swobodnie tam w podziemiach oddychać. Uwaga na auto. Oh, wow.
Thank you.